Szanowni Państwo, podsumowując cały blok poświęcony technologiom 4.0, zapraszam na rozmowę z panem Wojciechem Satorą, dyrektorem do spraw projektów innowacji technologicznych w grupie Azoty, w ramach której spróbujemy nakreślić wnioski i rekomendacje dla branży chemicznej. Witam serdecznie, panie Wojciechu. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, usłyszeliśmy podczas całego Techco Forum, iż technologie 4.0 mogą być skutecznym narzędziem dla branży, pozwalającym sprostać licznym wyzwaniom środowiskowym, trendom konsumenckim i poprawić bezpieczeństwo przez automatyzację, optymalizację procesów w przemyśle chemicznym. A jak to wygląda z perspektywy Grupy Azoty? W przypadku wyzwań środowiskowych wykorzystujemy rozwiązania przemysłu 4.0 w prowadzonych projektach ukierunkowanych na ograniczenie emisji. W kontekście technologicznym, aby wyjść naprzeciw wyzwaniom środowiskowym, wykorzystujemy m.in. analizę danych z naszych instalacji pod kątem ograniczenia emisji, co powinno przełożyć, czy pozwala nam na optymalizację poziomów zużycia energii czy surowców. Ponadto na przykładzie segmentu agro ukierunkowaliśmy się na opracowanie rozwiązań z zakresu precyzyjnego rolnictwa. Tutaj na podstawie zebranych danych będziemy mogli kierować dedykowane produkty nawozowe pod zdefiniowane potrzeby naszych klientów. Jako przykład podam zidentyfikowane niedobory mikroelementów w glebie, czy ograniczenie stosowania nawozów poprzez monitorowanie upraw. Tutaj wykorzystujemy techniki teledetekcji hiperspektralnej czy obróbkę zdjęć satelitarnych. Natomiast aby sprostać potrzebom bezpieczeństwa, Grupa Azoty zaangażowała się we współpracę dotyczącą wdrożenia programu pilotażowego w zakresie systemu antydronowego i taki projekt zrealizowany został w Grupie Azoty SA w Tarnowie. Przechodząc do trendów konsumenckich z kolei, oczywiście zauważamy takie trendy jak zdrowa żywność czy zastosowanie nawozów z pochodzenia organicznego. I tutaj odpowiedzią grupy jest opracowanie, tak nazwę, celowanych, dedykowanych, inteligentnych nawozów oraz wprowadzanie surowców pochodzenia organicznego do naszego portfolio nawozowego. Oczywiście w kwestii o dużym zagrożeniu kwestia bezpieczeństwa jest dla nas kluczowa. Wprowadzenie automatyki przemysłowej czy zoptymalizowanie procesów przemysłowych wpływa na ograniczenie awarii środowiskowych. Także nie tylko aspekt finansowy jest ważny, ale również kluczowe są tutaj kwestie środowiskowe. Zapobieganie awariom umożliwiają rozwiązania z zakresu predykcji, czyli przemysł 4.0, predictive maintenance. I my oczywiście takie projekty pilotażowe prowadzimy w naszych zakładach chemicznych czy na instalacjach przemysłowych. W największym projekcie inwestycyjnym aktualnie realizowanym przez Grupę Azoty to jest projekt Polimery Police. Oczywiście tutaj zakładamy pełną automatyzację procesów oraz wykorzystanie najnowocześniejszej automatyki przemysłowej. Czyli Grupa Azoty również w bardzo szeroki sposób korzysta z technologii 4.0 i tak jak dzisiaj powiedzieliśmy podczas panelu dyskusyjnego, potrzebujemy odpowiednio wykwalifikowanej kadry i specjalistów. Tak więc, panie dyrektorze, jaką rolę w rozwoju i wdrażaniu 4.0 odgrywa współpraca chociażby z branżą IT? My tutaj dostrzegamy bardzo dużą potrzebę we współpracy z branżą IT, wręcz nie wyobrażamy sobie wdrażania projektów z obszaru przemysłu 4.0 bez zaangażowania zespołów IT. I tutaj stoimy na stanowisku, że taka współpraca przemysłu musi się zacieśniać z jednostkami IT czy z obszarem automatyki przemysłowej w organizacjach. Do tej pory te zespoły IT czy oddziały IT w organizacjach były traktowane jako taki oddzielny obszar działalności organizacji, takie mamy wrażenie, zajmujący się obsługą informatyczną, bezpieczeństwem spółek czy zabezpieczeniem danych. Działalność tych jednostek była ograniczona w kluczowych obszarach. To jest niewykorzystywana według mnie, produkcji, gdzie współcześnie wykorzystywana jest automatyzacja, przetwarzanie i wymiana danych. Również dostrzegamy bardzo duże znaczenie IoT, czyli internetu rzeczy.
poprzez wykorzystanie bazy danych, które są gromadzone w urządzeniach automatyki przemysłowej. Docelowo te dane powinny zostać wykorzystane w procesie wdrożenia rozwiązań. Jest to zadanie dedykowane wspólnie dla zespołów IT, automatyki oraz kluczowych osób, które zajmują się analizą tych danych. Uważam, że docelowym modelem, do którego powinien dążyć przemysł, jest zintegrowanie wszystkich dostępnych danych w jednej bazie. Mam tutaj na myśli parametry pracy z urządzeń automatyki przemysłowej, laboratorium, dane logistyczne. Uważam, że zintegrowanie takich danych umożliwia optymalizację działalności całej organizacji, przekroju całej działalności, oczywiście przy uwzględnieniu wszystkich procesów. W naszym przypadku IT jest kluczowym interesariuszem w każdym z projektów dotyczących rozwiązań przemysłu 4.0. Odpowiadam na portfel projektów dotyczących badań i rozwoju i tutaj całe wsparcie biznesu jest oparte o współpracy z takimi zespołami IT, oczywiście w rozwiązaniach z przemysłu 4.0. Jako przykład podam tutaj precyzyjne rolnictwo, gdzie te dane są wykorzystywane i wręcz są wsparciem dla marketingu czy handlu w grupie. Kolejnym przykładem wsparcia naszego biznesu są wprowadzane nowe rozwiązania z obszaru IT, między innymi platformy e-learningowe czy aplikacje wsparcia funduszu świadczeń socjalnych. Jeszcze mógłbym dodać, że już w prowadzonych projektach R&D przemysł chemiczny ma aktualnie możliwość korzystania z symulatorów komputerowych, wykorzystanie których pozwala na efektywną realizację prowadzonych projektów przy dodatkowym efekcie oszczędnościowym. I my tutaj prowadzimy w grupie takie projekty z wykorzystaniem tego typu narzędzi. Pozwala nam to na szybsze przeskalowanie procesów chemicznych z dostępną do pełnej bazy danych procesowych. Bardzo dziękuję. W dniu dzisiejszym podczas panelu dyskusyjnego określiliśmy, iż technologie 4.0 są siłą napędową innowacji w przemyśle chemicznym. Wspomniał Pan teraz, iż kluczowa jest współpraca z branżą IT, ale co jeszcze jest potrzebne do implementacji 4.0 w przemyśle chemicznym, dzięki czemu te technologie mogą być rozwijane i wykorzystywane? Czy są to przede wszystkim strategie, które powinny zostać przyjęte w przedsiębiorstwach, czy też odpowiednie środki finansowe wspierające rozwój? Moim zdaniem ważnym aspektem jest zwiększanie kompetencji pracowników w obszarze IT, analiz danych czy automatyzacji z obszaru przemysłu 4.0. Dodatkowo kolejnym ważnym aspektem implementacji rozwiązań z tego obszaru jest zbudowanie takiej komplementarnej bazy danych przemysłowych, produkcyjnych wraz z dostępem do nich. Oczywiście takie dane powinny zostać zintegrowane z systemami operacyjnymi w spółkach, w tym z systemem SAP. Aktualnie funkcjonują na rynku hurtownie danych przechowujące zintegrowane dane pochodzące z różnych źródeł, między innymi z systemów transakcyjnych, uwzględniające informacje o czasie pracy, czy efektywności, czy parametrach pracy instalacji przemysłowych. W grupie Azoty prowadzimy projekty wielowymiarowej analizy danych z instalacji produkcyjnych segmentu agro oraz tworzyw. Celem analizy danych jest między innymi wskazanie czynników potencjalnie wpływających na pogorszenie jakości produktów, czyli też szukanie przyczyn reklamacji, wykrycie wzajemnych zależności pomiędzy parametrami procesowymi, czy zidentyfikowanie potencjalnych trendów sezonowości. Tak więc kluczowe jest gromadzenie i odpowiednie przechowywanie, przekazywanie danych, a wnioski, które wypływają z dzisiejszej naszej rozmowy i z całego naszego bloku i części TechCo dedykowanej technologią 4.0 są takie, iż jest to skuteczne narzędzie do wypełniania licznych wymagań stojących przed branżą chemiczną. Jest to element rozwoju i siły napędowej naszej branży. A jakie są rekomendacje? Rekomendacje są takie, iż potrzebujemy odpowiedniego wsparcia regulacyjnego, jak to mówiliśmy dzisiaj podczas panelu, wsparcia finansowego, odpowiednio
wykwalifikowanej kadry, odpowiednio wykwalifikowanych ludzi i narzędzi umożliwiających odpowiednie przechowywanie i wykorzystywanie danych. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, a moim i państwa gościem był pan Wojciech Satora, dyrektor do spraw projektów innowacji technologicznych Grupa Azoty. Raz jeszcze dziękuję. Okej, dziękuję bardzo.